Kuchnia, do której dzisiaj Was zabieram, obfituje w owoce morza i ryby. Jest w niej sporo mięsa czy też egzotycznych owoców. Wszystko jest smacznie doprawione, a przede wszystkim piękne. Dziś z kanałem na YouTubie oraz podcastem foodtour.pl wybieramy się na Maderę, wyspę należącą do Portugalii. A naszymi kulinarnymi przewodnikami są dzisiaj Ewa Brock de Baraban, organizatorka ślubów na Maderze, no i właścicielka firmy Śluby Madera, oraz Ryszard Baraban, właściciel firmy turystycznej, trzeci Polak na Maderze już od 20 lat. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich. Chciałbym małą popraweczkę od 21 lat. Od 21 lat, dobrze, okej, to jest poprawka już. Jaka pogoda na Maderze, bo będziemy dzisiaj kulinarnie zwiedzać ten region? Gorąca, bardzo ciepło, słonecznie, po prostu pięknie. Zachęcam wszystkich do przyjazdu, bo warto przyjechać na Maderze w tym czasie. Można się opalić, wykąpać w oceanie, pochodzić po lewarach. Naprawdę dobrze można spędzić czas na Maderze. Na pewno bardzo trzeba uważać na słoneczko. Jak wychodzimy i zażywamy kąpieli słonecznych, trzeba stosować krem, ponieważ tutaj jest całkiem inaczej niż w Polsce w tym czasie. A czy to jest dobra pogoda, aby coś zjeść? Na jedzenie zawsze jest dobra pogoda. Niezależnie od słoneczka czy zachmurzenia, pogoda jest zawsze odpowiednia na to, żebyśmy kosztowali tak przepysznych tutaj owoców morza, ryb czy mięsa. Tak, w szczególności kiedy kuchnia maderyjska jest kuchnią wyjątkowo smaczną, różniącą się od kuchni portugalskiej i naprawdę warto jej spróbować. To zacznijmy najpierw od tego, co smacznego ostatnio zjedliście, a później te różnice między Portugalią a Maderą. Dobrze, no to może ja zacznę. Ja wczoraj zjadłam pyszną eszpetadę z kurczaka. Eszpetada to jest, jakby to porównać, taki szaszłyk. Jakby szaszłyk to jest marynowane w liściach laurowych, w czosnku oraz w soli oraz potem grillowane na grillu. Dość często używa się do grillowania właśnie drzewa eukaliptusowego, prawda, które jest u nas, tak, które jest dość, u nas dość popularne. Ewo, to jeszcze dopowiedz, przepraszam, że ten szaszłyk po prostu wisi z góry na dół. To zależy. Tak? To zależy od miejsca, bo są różne techniki właśnie przyrządzania. Jeśli idziemy do restauracji, bierzemy takiego dużego szaszłyka na szpadzie, to wtedy w taki sposób jest to podawane. Natomiast jeśli, bo można również zamówić sobie małego szaszłyka, to wtedy podawany jest na takiej małej po prostu szpilce na talerzu. Ale widowiskowo wyglądają te właśnie na długich mieczach. To na pewno. To ja może podpowiem najbardziej tradycyjnie, jaki tutaj serwowany jest szaszłyk. Jest to szaszłyk wołowy i właśnie jest nadziewany na kij z drzewa laurowego, tak naprawdę z gałęzi, ponieważ jest cieniutki. I to jest tym dodatkowym efektem, kiedy podczas pieczenia takiego szaszłyka mięska on dostaje, przychodzi smak laurowy właśnie do mięsa i to jest coś, co najbardziej jest i urokliwe, bo co innego, jak pójdziemy do restauracji i ktoś poda na takim metalowym, na szpadzie, metalowej szpadzie, nie a ma właśnie tego smaku. Na kijku takim laurowym, tak. To jest też dodatkowy efekt. Są też takie, ja znam takie miejsce, gdzie podają, gdzie zawiesza się to na łańcuchu i jest typowo, naturalnie, tak tradycyjnie można powiedzieć. No to Ryszard, jeszcze powiedz, co ty dobrego jadłeś ostatnio. Ostatnio moja żona wybrała sobie to, co powiedziała. Ja wybrałem sobie owoce morza i jadłem szaszłyka z kalmarów. Tutaj owoce morza są przepyszne, przede wszystkim są świeże. Jeśli chodzi o tą dziedzinę owoców morza i ryb, to warto jeść tutaj jak najwięcej. Zwłaszcza my Polacy, którzy przyjeżdżamy na wyspę, to proponuję wszystkim, żeby w tym kierunku mięso. My w Polsce mamy tak dużo mięsa, że warto troszkę kulinarii zmienić tutaj, będąc już wewnątrz na wyspie. Zaraz porozmawiam sobie o tym, które owoce morza na Maderze są idealne, ale zdradźmy różnicę między kuchnią w Portugalii a kuchnią na Maderze. No, inne mamy potrawy. Zdecydowanie ta kuchnia się różni, ponieważ na Maderze jest sporo lokalnych potraw. Jak tutaj wspomnieliśmy już o eszpetadzie, to tak samo ta potrawa akurat zazwyczaj występuje na Maderze. My jeździmy do Portugalii kilka razy w roku, ale jeszcze chyba nie spotkaliśmy się z tym, żeby była na lądzie serwowana.
Jeśli chodzi o ryby, no to eszpada z bananem jest taką dość popularną potrawą tutaj serwowaną. Ona jest w sumie na różne sposoby, bo czasami zdarza się też z marakują na przykład. Ta ryba tylko znajduje się, to znaczy tu na Maderze oraz z tego co wiem, może mój mąż będzie mógł mnie poprawić, bo jest prawda profesjonalnym przewodnikiem, więc tylko tutaj w okolicach Madery, jak i również w okolicach Japonii można ją złowić. Tak. Więc na pewno jeśli ktoś tutaj przyjedzie, to powinien tej pysznej ryby skosztować. Przede wszystkim może ja powiem tak, jak ja przyjechałem tutaj 21 lat temu, to w większości restauracji w jakiś sposób podawali eszpetadę, tą naszą tradycyjną głębinową rybę, która nawet żyje do 1700 metrów głębokości w oceanie. Jest łowiona tylko wtedy, kiedy w nocy żeruje, bo ponieważ wynurza się do 200 metrów od lustra wody. Jest dużo łatwiej ją złapać, ale... Jak przyjechałem, to podawali ją ze smażonym bananem i polewane jeszcze z sokiem marakuj. Dzisiaj już nie jest to często serwowane w restauracjach tak jak było kiedyś. Tym bardziej fajniej jest, kiedy jest ten sok z marakuj, czyli ten miąższ z owoców, wtedy jest świeży. Gorzej jak ktoś poda gdzieś w restauracji tak zwany koncentrat z puszki rozrobiony i wtedy jest polany. To są te dwie różnice, na które trzeba zwracać w zależności od sezonu właśnie z marakuj. No dobrze, to zacznijmy może od najważniejszej przekąski dnia, czyli od śniadania. Co na Maderze jecie na śniadanie? Co my jemy? No, nasze śniadanie może się troszeczkę różnić od śniadania Maderyjczyków, bo my lubimy owsiankę z owocami. I to jest nasze śniadanie. Ale Maderyjczycy na śniadanie zazwyczaj jedzą pieczywo i pieczywo jest to albo rogaliki, albo jedzą to znaczy bułki z omletem, albo omlet, albo bułki z szynką i serem, do tego jest kawa, no i papierosik dość często. Na deser. Południowcy bardzo dużo tutaj palą. Tak. Czyli dla Polaka to nie jest zaskakujące śniadanie? Nie, nie jest to zaskakujące śniadanie, niezbyt się to różni od naszego, bardzo podobnie. Na pewno co jest fajnego tutaj u nas na Maderze, u południowców, zjedzenie śniadania, lubią oni jeść poza domem, to jest w piekarni, można zamówić sobie bułkę, właśnie różny rodzaj, powiedzmy oni nie pieczywa. Nazywają tutaj pieczywa, może tak bardziej, ponieważ oni nie używają słowa bułka, tylko chleb mały, chleb duży, prawda? Dla nas to jest Polaków bułka i wtedy to jest ser, szynka i masełko, do tego kawka, a na deser to wiadomo, fajurek to jest oczywiście tak. Sprawa. A kawa też się zupełnie inaczej nazywa niż na lądzie, bo też musimy o tym pamiętać, że jeśli tu zamówimy sobie Shino, czyli czarną kawę małą. Shineza to jest kawa ze śmietanką z mlekiem. Ibika to jest takie małe ekspreso. Jeśli pojedziemy na ląd, to jak zapytamy się o coś takiego, no to niestety nie dostaniemy, dziwię się, czego my chcemy od nich. Troszeczkę mają inne nazwy. Wiadomo, że kontynent portugalski jest dużo większy, czy to południe, czy to północ kontynentu. Natomiast na Maderze w każdym miejscu te nazwy są takie same. To zapytam jeszcze a propos kawy. Czy kawa jest esencjonalna, czy mocno kopie, czy też zwykła, zalana, aby dać i w drogę? Mocna kawa. Tak. Jeśli pijemy tą krótką kawę, tak zwane espresso, muszę powiedzieć, że zazwyczaj Maderyjczycy proszą o szklankę wody, zwykłej wody z kranu. Tutaj woda jest przepyszna, wszędzie można pić z kranu. W niektórych miejscach, powiem szczerze, na wyspie jest woda, na przykład jak w Coral das Freiras, w Dolinie Zakonie jest dużo lepsza niż mineralna woda z plastikowej butelki w supermarkecie, bo ja się czasami zastanawiam, jaka ona jest mineralna. Tutaj mamy prawdziwą mineralną wodę, dokładnie, nawet z kranu, ale czarna, mała jest ostra. Ja piję Shinezę, tak zwane Americano i powiem szczerze, jest odpowiednia, nie jest jakąś tam lurą i nie jest też mocną. Warto popić sobie szklanką wody. Dokładnie. Natomiast... A czy dodatkowo... Tak? Natomiast chciałam jeszcze dodać, że trzeba być ostrożnym z biką, czyli tym małym ekspreso, bo niestety ja miałam taki przypadek, kiedy tu kilka lat temu przyjechałam i wypiłam dwie biki pod rząd, a w domu wcześniej kawę, to trafiłam do szpitala z zatruciem. Więc osoby wrażliwsze muszą bardzo uważać, bo kawa jest tutaj bardzo mocna. No i zdradzę tajemnicę na pytanie pani doktor, dlaczego tyle wypiła?
mojej żony odpowiedź, bo lubię. Bo dobra, bo smaczna. Troszkę zła odpowiedź, ale wylądowała na terapii. Nie, nie, w szpitalu. Tak, musieli akurat mi pomóc. Rozumiem, ale czy Maderyjczycy dorzucają coś do swojej kawy? Chodzi tutaj o przyprawy lub też dodatkowe elementy, które wzbogacają tę kawę? Czy po prostu piją czasami zwykłą? Jest taka pałeczka twarda z cynamonu do tego, żeby sobie pomieszać. Takie w niektórych miejscach podają, ale rzadko. Normalnie to nie jest zwykła, normalne. Czarna kawa. Tak, proste kawy. Proste kawy. I powiem tak, picie kawy to tutaj jest świętością. Jak ktoś pracuje powiedzmy gdzieś i wychodzi na kawę powiedzmy 5-6 razy w ciągu dnia i szef stanie na drodze i się pyta, gdzie idziesz na kawę, oczywiście on nie ma nic przeciwko temu, to jest taka trochę świętość. Tak. Bo gdyby powiedział, że gdzie idzie indziej, no to byłby problem. Tak. Czyli wypicie 5-6 kaw, wiadomo, że u południowców już godzina w plecy. Natomiast jeszcze dodam, że w urzędach też oczywiście może być kolejka, ale pani ma tutaj, idzie na kawę, no i kawa jest świętością. Kawa to... Południowy styl życia. Tak. A są jakieś przysmaki do kawy? Typu ciastko. To oczywiście, że są. Ja już jestem łacuchem, to mogę trochę też powiedzieć. No, że to mów, bo mój mąż uwielbia ciasta. Ja powiem, że takim naszym tutaj najbardziej tradycyjnym ciastem ogólnym to jest ten pudding maracuja. Jest to przepyszne. Oczywiście. Jeśli chodzi, gdybyśmy pojechali do Doliny Zakonnic, tam jest taka mekka uprawy kasztana. Dużo ciast kasztanowych, też przepyszne. Ja tam w ogóle przepadam za takimi. Ma kartek stałego klienta. Zawsze jak zajadę, tak, ale ogólnie też inne czekoladowe. Albo nasz, może nie nasz, bo to jest portugalskie ciasto pastel de nata. Małe takie śmietanowe ciastko, to historia sięga właśnie Portugalii, kiedy to zakonnicy białko używali na prostowanie swoich sutan, a żółtka właśnie były wykorzystane do pieczenia tych ciasteczek. One są przepyszne, bardzo słodkie. Ogólnie uważam, że w Portugalii, a może bym się wypowiedział bardziej tutaj na Maderze, używają bardzo dużo cukru do ciasta. Tak. Bardzo, dużo więcej niż w Polsce. Mm-hmm. I to nawet słodsze niż w Polsce, tak. Te ciasta są o wiele słodsze niż w Polsce. Także jak taki mały pasztelek de nata do kaweczki, to wystarczająca ilość cukru, kalorii już we krwi. A jeszcze wrócę do ciasta kasztanowego, bo nigdy nie jadłem, przyznaję szczerze. I gdybyście mogli powiedzieć, do czego można porównać ten smak? Oczywiście wiadomo, że do kasztanów. Może ja bym oczywiście, kasztan jest grupą orzecha tak naprawdę. To są bezglutenowe sprawy. Tutaj ta mąka kasztanowa, bezglutenowa, także ciasto dla bezglutenowców jak najbardziej jest polecane, żeby sobie jedli, bo wiadomo, że duża część ludzi też ma problem w tym kierunku. Ale smak, sam smak kasztana takiego pieczonego, to bym troszkę porównał do ziemniaka. Ogólnie, no tak jako Polak, ja bardzo lubię ziemniaki. I gdzieś ten smak właśnie wyłapuje w tej kwestii, ale tak mówię, no to jest orzech. No kasztana możemy jeść na różne sposoby, pieczone, gotowane, twarde, suszone, wtedy no troszkę się ciężko je gryzie, ale ja lubię. Tam w ustach jak troszkę się go poślini, to on później zmięknie. Taka przekąska, tak. Bardzo, bardzo syte, przede wszystkim bardzo syte są kasztany. No i pyszne i zdrowe. Tak, jak zaczyna się okres kasztanów, to znaczy kiedy sprzedaż zaczyna się kasztanów mniej więcej we wrześniu, w październiku, troszeczkę później, powiedzmy, do końca roku, od października zawsze są. Tak, natomiast wtedy zaczynamy, bo można kasztany normalnie kupić, świeże kasztany i wówczas dość sporo potraw w domu robimy z kasztanów, gotujemy te kasztany tak, żeby nawet zjeść, to są bardzo sycące i naprawdę tym, którzy tutaj przyjeżdżają, to serdecznie polecam, aby spróbowali. Na pewno wszyscy na moich wycieczkach zawsze kosztują ciast kasztanowych i pieczonych. No to Ewa, jak wspomniałaś, że dodajesz kasztany prawie do wszystkiego, to pytanie... W okresie kasztanów. Jasne, jasne. To pytanie, czy do obiadu również? Tak, tak. Do obiadu jak najbardziej. I wtedy na przykład robię to tak, z tak zwanym bakaliału, czyli po polsku to jest dorsz. Wiadomo, że bakaliału tutaj też wygląda troszeczkę, dorsz wygląda inaczej niż u nas, sprzedawany jest inaczej niż u nas w Polsce. Tak samo jak w Portugalii sprzedaje się go takiego zasuszonego w soli.
Tak to można nazwać, tak? Nie, mam nadzieję, że nie popełniam jakiegoś fapa. Natomiast o to chodzi, że tego dorsza należy odmoczyć i tą wodę odmacza się około 2 do 3 dni i należy tą wodę kilkakrotnie w ciągu tego czasu zmienić, tak? I ta ryba nabiera wtedy wielkości, bo to takie cienkie są zazwyczaj płaty, natomiast po moczeniu nabiera tej pulchności, mokości, przypijamy to i pieczemy. Pyszna. Na dzień w szczególności świętego Marcina jest podawana, tak? W ten sposób, tak, tradycyjnie. Właśnie z ziemniakami, batatami, kasztanami i dodatkowymi sosami do tej ryby. No po prostu pyszna. Zaczęliśmy obiad, to powiedzcie coś więcej, co można na Maderze zjeść na obiad, co warto zjeść na obiad, żeby wrócić z idealnymi wspomnieniami kulinarnymi. Oj, czego nie warto zjeść na Maderze? Tutaj my mamy czas, opowiadajcie. Okej. No, ja to jest, przyznam szczerze, jestem żarłok. Jak przyjechałam na Maderę, to byłam chudziutka, cieniutka, a teraz wyglądam troszeczkę na bardziej pulchniejszą osobę, ale to. Zdrowie. Trudno tutaj nie jeść, bo wszystko smakuje doskonale. Pieczywo jest wspaniałe, w szczególności z ziemniaka słodkiego, które uwielbiamy nawet zjeść z samym masłem. Masło też mamy przecudne, wspaniałe, smakujące niesamowicie. Zazwyczaj kupujemy masła z Azorów, bo tam to wszystko się produkuje, produkty mleczne właśnie to stamtąd, sery również. No i nawet taka zwykła, podstawowa rzecz jak kromka, właśnie chleba z batata, z masłem, no jest coś czymś wspaniałym, smacznym i polecam. Natomiast jeśli chodzi o potrawy, no to generalnie no to eszpady, eszpetady, zupa pomidorowa z jajkiem, różnego typu ryby zgrillowane. Na pewno na przystawkę, jeszcze zanim zaczynamy tutaj obiad, bo jest mowa o obiedzie, jest dobrze zamówić sobie bolu ducaco, taki chleb okrągły, zapiekany z masłem czosnkowym. To normalnie się go rozkraja na pół, smaruje masłem czosnkowym, później dzielą na porcje. Jest to pyszne. Wielu nie do końca wie i niektórzy kelnerzy mówią, że to jest chleb typowo maderyjski. To nie jest prawda, ponieważ historia tego chleba tak naprawdę sięga wyspy Porto Santo, która jest odległa tutaj o 42,5 km od wschodniego wybrzeża naszej Madery. Także pochodzenie tego chlebeczka pysznego, bolu ducaco, wyspa Porto Santo. Dalej może jeszcze uważam, że wszyscy obowiązkowo po przylocie na Maderę powinni zjeść filet eszpada preto właśnie z bananem. To jest ważne, filet nie ma żadnych ości, ponieważ ta ryba głębinowa ma główny kręgosłup, zazwyczaj sięgająca taka dorosła do 1,5 metra długości. Ona nie ma łuski, ma skórę, bardzo drapieżna, duże oczy, czarna skóra, ale ostre, bardzo ostre zęby, gdyż ona żywi się skorupiakami, głowonogami oraz innymi rybami. Ryba bardzo zdrowa, bo na 200 metrów tak naprawdę no, tych śmieci tak nie ma, dlatego tak to uważam, że ona jest bardzo zdrowa. No dobrze, czy jeszcze oprócz zupy pomidorowej z jajkiem coś zupopodobnego jest? To znaczy jedzą dość sporo zup z warzyw też, takich warzywnych, oni to wszystko miksują, zazwyczaj kremy robią z różnego typu zup. Jest zupa z kasztanów, też pyszna. Tak samo mają zupę taką tradycyjną tutaj na Maderze, nazywa się caldo verde, to jest zupa w ogóle taka ziemniaczana, płynna. Do tego dodaje się tam pietruszkę albo cilantro. Cilantro to jest coś podobnego do pietruszki. Smakowo powiem szczerze, że bardzo mi nie odpowiada osobiście. Ona zmienia ten specyficzny smak, ale jak jest z pietruszką, jest przepyszna. Bo ta nasza zupa tutaj znowu pomidorowa, tak jak pan wspomniał, to jest z jajkiem sadzonym i cebulą. To jest też niespotykane, ale przepyszne. To zapytam, czy na Maderze cebula smakuje tak samo jak w Polsce? Proszę? Czy zupa, przepraszam, teraz powiedzieliście o zupie, a ja już się zafiksowałem, bo mówiłem o cebuli, ale zaraz wrócimy do tej zupy. Czy na Maderze cebula również smakuje tak dobrze jak w Polsce, czy też jest bardziej słodsza z racji na słońce? Oj, jest przepyszna. Cebulę mamy najlepszą na świecie. Tutaj można się tą cebulą zajadać tak jak jabłkami, bo jest słodka. Jest delikatna, słodka i jeśli przyjedziecie na Maderę, na pewno musicie kupić sobie w warzywniaku cebulę typowo maderyjską. Tak szczerze dodam, że na ostatniej mojej wycieczce
miałem dwie panie, które kupiły maderyjską cebulę do Polski, naprawdę. Niesamowite. To wróćmy teraz do ryb, do zup rybnych. Jakie odmiany i jakie można spotkać na Maderze i na które warto zahaczyć językiem? To znaczy, no zupa, ja znam tylko taką zupę jedną rybną. Nie powiem, no zupę rybną robi się z różnych części ryby, prawda, które się gotuje z warzywami. Nie powiem jak dokładnie, jak to ten cały proces przebiega, natomiast no, można zupę rybną zjeść wszędzie na Maderze. W restauracjach jest normalnie serwowana, oprócz wiadomo powiem trybu tak, tradycyjnej. Że zazwyczaj starają się dwa, trzy gatunki ryby mieszać do zupy rybnej. Na przykład jest to tuńczyk, eszpada, może być i dorada. Wszystko zależy od restauracji, dokładnie, jaki tam jest miks tak rybny. Wiele razy jest tutaj taka restauracja, nie wiem, czy powinienem wymieniać nazwy. Proszę bardzo, nie krępujmy się. Jak dobra, to wymieniamy. Okej, nazywa się Apoita w Madera do Mar. Czasami jak się jedzie i chciałbyś się taką dobrą zupę rybną zjeść, zazwyczaj to na zamówienie, żeby było szybciej przyrządzone. Oni jeszcze nawet w takich aluminiowych garnkach gotują, tam stara tradycja kuchni i używają, oni mają przede wszystkim świeże ryby. Tak. I tam zazwyczaj spotykam nawet i cztery, ale to nie jest tam zupa rybna taka, że jest woda i pokruszone tak kawałki, takie poszty, jak to po portugalsku się mówi, w tej rybie. To są normalnie sztuki ryby, tak czasami filet z tuńczyka, znaczy może powiedzieć stek z tuńczyka, taki spory kawałek, spore kawałki filetu z tej eszpady preto. Do tego wszystkiego jest to tak dobrze przyrządzone, doprawione. Naprawdę, jak jemy zupę, to jemy rybę. Pobijamy troszeczkę wtedy tej wody, tego sosu rybnego łyżką, ale tak naprawdę to zajadamy się rybami, nie tylko taką troszkę płynną tak miksturą nazywaną zupą. A jeżeli możemy polecać restauracje i nasze ulubione dania w restauracjach, to na pewno na eszpadę z bananem warto się wybrać do São Vicente, do Ferrovello. Jeśli tak chodzi o eszpetady, no to na pewno restauracja Zarcos Funchal. Z restauracja Montania, też pyszne, doskonale, też Funchal. To są to wszystko tradycyjne restauracje, jak i również jeśli chodzi o ryby, owoce morza, to restauracja Londres, Funchal i jeszcze Jardim da Carreira, jeśli wybieramy się na lunch, bo tam zazwyczaj chodzimy na lunch i tam lunch jest jeden z najtańszych na wyspie, bo tak zwane prato da dia, czyli danie dnia, turyści. Zazwyczaj turyści o tym nie wiedzą, ale powiedzmy tutaj, że w każdej restauracji jest serwowane prato da dia, czyli danie dnia, te danie, które w danym dniu jest serwowane i to danie zazwyczaj kosztuje około pomiędzy 5,50 do 7 euro, tak? I to jest właśnie lokalsi. Natomiast turyści dostają kartę, więc to taki mały tip. Jak trzeba zapytać tak o danie dnia, tak, prato da dia. Wtedy jest ta cena dużo niższa. Mhm. Są restauracje, które wcześniej przed pandemią tylko od poniedziałku do piątku miały to ze względu na ludzi pracujących. Dzisiaj pandemia troszeczkę zmieniła ten biznes, czyli 7 dni w tygodniu jest. No i też zaznaczam, że owoce morza, jak i ryby, warto jechać do Canisal. Ceny są dużo niższe niż w Fonsalone. Tak, Murals Bar w Canisal, tak, definitywnie to jest też miejsce lokalne. A jeszcze na Encumenadzie, jeśli ktoś miałby ochotę na pążę, to jest jedna z najlepszych, świeżo robiona pąża, no drink właśnie lokalny, maderyjski, ale również eszpetady tam są przepyszne i też właśnie robione są na grillu i używane w lokalnej restauracji. Już prawie dochodzimy do drinków, bo zahaczę o temat, co się podaje z picia do obiadu, co szczególnego. Jeśli chodzi o picie, to Madera ma swoje drinki, bym tak powiedziała. Drinki, czyli na przykład mamy tak zwaną, o której już wspomniałam, ponche. Poncha, mamy różne rodzaje ponchi, ale najbardziej tradycyjna to jest ta pescador. Poncha, pierwsza ponche powstała na Maderze. Pescador, czyli poncha rybacka, by tak powiedzieć, rybaków.
I ponsie pili rybacy przed wypłynięciem na port. Ponsie robiło się w ten sposób. No zaraz, podczas połowu brownie. A tego to, no to nie, nie, tak nie, w pracy się nie pije. Jak nie? Nie, no nie, no nie, nie pije się. Na to, to jest jedyna ponsia, która nie ma w sobie miodu. Ta pescador jest robiona z cukrem, ponieważ rybacy nie mieli ze sobą miodu i skórka cytryny zasypywana cukrem rozbija... Wtedy trzcinowym, tak, tak, ubijana takim drewnianym wałkiem. Nie będę też mówił może jakim, bo tutaj jest taka nazwa specyficzna po polsku, przy tłumaczeniu, nie chciałbym na wizji tego mówić, ale do tego później zalewa się rumem 50% i sok z cytryny wymieszany porządnie tak zwanym caralinho, czyli chujkiem, może już zgroziłem. I na sam koniec można sobie popijać, jest to przepyszne. Ale tak się to nazywa w tłumaczeniu, tak. Oryginalnie. No dobrze, to przejdźmy teraz do kolacji. Co zazwyczaj wieczorem jadacie na Maderze i co wchłaniają Maderyjczycy? Maderyjczycy pochłaniają kolację w restauracjach zazwyczaj. Spotykają się w restauracjach. Natomiast no tak jak wspomniałam, no to są dość te maderyjskie potrawy, ewentualnie hamburgery są dość popularne też na Maderze. Może coś inaczej, prego especial. No prego especial, prego, tak. Słodkim, bo hamburger to może... No dobrze, źle się wyraziłam. Ładne słowo, tak. Naprawdę hamburger jest magaldzie, co prawda. Jak już, to tutaj my te prego, ale może mówiąc o tej kolacji, to oni najbardziej lubią, zwłaszcza jak przychodzi piątek, sobota, weekend, powiedzmy ten po pracy, to jest jedzenie espetady, czyli tego mięsa włoskiego. Szalki, do tego pochłanianie dużej ilości wina czerwonego. Zresztą każdy pije według dzisiaj swojego gustu, bo dzisiaj się odbiega już, czy mięso czerwone wino, mięso białe wino, tego już praktycznie nie ma. Każdy według swojego nastroju, gustu i kubków smakowych wołających o ten kolor, wtedy sobie pije bez żadnego problemu. Ale oni, powiem tak, oni zaczynają od przystawki, zupeczka, drugie danie to mięsko, jedzą, na koniec jest tam jeszcze jakieś sto, lody, kawa i jeszcze na koniec może szklaneczkę whisky, żeby uzupełnić, żeby tam się to dobrze strawiło. Taka kolacja trzygodzinna u Maderyjczyka to standard, oni bardzo, bardzo lubią jeść. W porównaniu do Polaków na pewno dużo bardziej. Tak. Jak ruszyliśmy temat alkoholi, to proszę powiedzcie, czy Madera może się pochwalić swoim lokalnym alkoholem? Co jest lokalnym alkoholem? No na pewno wszyscy wiedzą, wino Madera, no to tradycyjne wino produkowane tutaj, jak i również rum, piwo Coral, też bardzo znany alkohol. A przepraszam, a rum z czego jest robiony? Rum wykonywany jest z trzciny cukrowej. Aktualnie w tym okresie kwiecień, maj jest przerób trzciny cukrowej na rum, ponieważ trzcina cukrowa w tym okresie dostaje swojej największej słodkości. Rośnie przez 10 miesięcy, a później mamy dwie fabryki tutaj. Jedna jest w Porto da Cruz, druga w Kaliecie, które przetwarzają właśnie trzcinę cukrową na rum. Nasz trunek taki już mocny, najwyższy procentowy ma 60%. Na bogato. No dobrze, wino, rum, a czy zwykłe, przeciętne piwo również dostaniemy na Maderze? Tak, no mamy piwo Coral. Produkujemy na Maderze piwo Coral. Ono jest w wersji czynnej, wersja jakaś ciemniejsza, nie wiem, ładnie. Nie jestem piwoszem piwa, więc trudno mi powiedzieć, jeśli chodzi o rodzaje. Natomiast wiem, że mamy browar, piwo... Jest chyba dobre, tak, Szat? Taki dobry, bo ty pijesz. Maderyjski sikaczek, bym powiedział grzecznie. Bardzo mi smakuje osobiście, jak jest gorąco. I to wielu turystom również smakuje, także można wypić. Jest też jedna firma tutaj maderyjska, która ma swoją restaurację w Funchal, jak i tą browarnię taką małą, prywatną, która jako jedyna uprawia chmiel na wyspie. Mają, wiem, że mają, bo rozmawiałem z ludźmi, mają 500 metrów kwadratowych terenu, na którym jest uprawiany chmiel, myślą nad pozostałym rozszerzeniem, czyli dodatkowych 1000 metrów kwadratowych, żeby uprawiać więcej i oni takie wina niepasteryzowane właśnie... Nie, wina, piwa. Przepraszam, piwa, dziękuję za... Piwa.
Tak, piwa niepasteryzowane, różne, które można kosztować. I... A tego można spróbować właśnie w barze, pubie, jakby to nazwać, Beer House, znajduje się w porcie. Tak, Beer House, Funchal, tutaj pomiędzy portem a Muzeum Cristiano Ronaldo, można tam właśnie tego piwa, różnych rodzajów piwa niepasteryzowanego spróbować. Zaglądnijmy jeszcze do sklepów na Maderze. Od czego łamią się półki? Czego nie dostaniemy w Polsce, a na Maderze już owszem? No, czego nie dostaniemy w Polsce, to na pewno świeżych bananów, tak jak tutaj na Maderze. To na pewno. Co jeszcze? Nasze maderyjskie banany tak. są tak zwanymi bananami bio, które z Madery są eksportowane tylko na kontynent do Portugalii i dopiero później Portugalia kontynentalna eksportuje, ale z tego co wiem, to Hiszpania i Niemcy. No i na pewno czego nie dostaniemy, to tak doskonałej obsługi klienta, jaka jest właśnie w supermarketach na Maderze. Jeśli chodzi na przykład o stanowiska, mamy podzielone na przykład stanowisko z mięsami, stanowisko z wędlinami, świeżymi oczywiście tutaj wędlinami. Może bardziej serami. No, serami też są. Sery i wędliny są razem i stanowisko z rybarza, tego maty, gdzie naciska się odni numer, bowiem musimy pamiętać, że na przykład jeśli podchodzimy, to mogą nam również oczyścić tą rybę i przygotować do podania, do smażenia. Tak samo z mięsem. Mięsa również mogą wszystko dla nas oczyścić, pokrajać. To mięso wołowe na przykład odpowiednio z krajane jest, jak to się nazywa, Ryszard? Chodzi o to, żeby odpowiednio pokroić, jeśli chodzi o kierunek włókien, bo ten piękny kawałek mięsa może być albo gumą twardą do gnienia, albo naprawdę przyjemnością do jedzenia. Dokładnie. Jak to się mówi, to ma znaczenie. Ale do czego też moja chciała żona zmierzyć, ponieważ z tego co wiem, jak kiedyś mieszkałem i też wiem od Polaków, moich gości, wszystkich tutaj turystów, to zazwyczaj jak się pójdzie do sklepu i poprosi, proszę odciąć ten kawałek tłuszczu, to każdy nosem kręci, a tutaj zanim ktokolwiek powie, żeby to odciąć, oni sami odcinają. A nie daj Bóg, jak już pójdzie kobieta, a mężczyzna jest tym mistrzem świata i pół Europejenia mięsa, no to on już to jest sztuka, po prostu to jest tutaj sztuka i warto popatrzeć sobie tylko, jak tutaj obsługuje się klientów. Bardzo duża kultura, zwłaszcza na tym dziale rybnym. To mnie się podoba, żeby nie było zamieszania. Są dwie kolejki. Jedna jest kolejka, która kupuje rybę całą, a druga, która kupuje rybę filetowaną. To i to jest też takie coś, co no, może być... No, co wyróżnia. No jest inne, bo u nas tego nie ma. Co wyróżnia, tak, oczywiście. Tak. Jasne. To powiedzcie mi jeszcze jedno. Jeśli chcielibyśmy pójść do restauracji, na co warto zwrócić uwagę oprócz tego dania dnia, bo to ten typ już zdradziliście, ale na co zwrócić uwagę, żeby dobrze zjeść na Maderze jeszcze? Należy chodzić tam, gdzie Maderyjczycy jadają, a nie turyści. A zwłaszcza w tym czasie, tym pandemicznym. Wiadomo, że mamy turystyczne restauracje, które są zawsze droższe niż te lokalne, ale w dzisiejszej dobie tego braku turysty, to ta restauracja nie ma takiego obrotu żywności jak restauracja lokalna. Chodzi tu zazwyczaj o tą świeżość mięsa, ryb, owoców morza. Powiem szczerze, że idąc do baru, ten bar może być obskurny, proszę się tym nie przejmować, ten bar na pewno ma bardzo dobrze, bardzo świeżo. Wiele takich ludzi, którzy, bo mamy też ocean, który ma pływy i odpływy. Na odpływie, jak ocean troszeczkę, woda parę metrów odejdzie, ludzie lokalni chodzą, zbierają owoce morza, muszelki, gdzieś tam później sprzeda to do baru, świeżutkie i tak pójść sobie i zjeść i popić piwko jak najbardziej. Albo winko. To teraz Ewa, trochę z twojej branży, bo ty organizujesz śluby na Maderze, to powiedz mi, jakie jest menu ślubne w twoim wykonaniu, ewentualnie dla twoich klientów? To znaczy menu zazwyczaj różni się od tego, gdzie ci klienci jadają i jak duże jest to przyjęcie, bo po prostu może być różne i co sobie klienci zażyczą, bo ja również mam takie opcje jak menu wegańskie, gdzie to jest trudno
na Maderze, żeby no wegańską kuchnia wegańska jest trudna, żeby znaleźć taką kuchnię na Maderze, ale też mam takie opcje. Natomiast no zazwyczaj no są to mięsne opcje, czyli wołowina albo ryby na różne sposoby. Ostatnio mieliśmy no to jest... nawet... Tak, proszę, proszę. Tak, proszę, mówcie. Mówię, że ostatnio mieliśmy też osoby z Polski, które dostały zaserwowane bardziej rybno-owocomorzne, ale poprosiły, że chcą mięso, czyli widać, że ta, jak to ten wyższy procent jedzenia jest mięsa jednak w Polsce. Mm-hmm, tak, na razie tak, króluje na polskich stołach chyba nadal mięso. Jak na razie to opowiadaliśmy o wszystkim tym, co jest smaczne i pyszne, ale co odradzacie na Maderze, żeby tego za skarby świata nie jeść? Czego nie jeść na Maderze, to dość trudne pytanie. Ewentualnie? Na pewno już podpowiadam. Na pewno wędlin nie kupować w sklepie, w supermarkecie. One są najgorsze. Są wręcz niedobre. To plastiki takie, powiem szczerze. No, są bez smaku. Bez smaku, całkowicie. Mhm. To jest jedyna rzecz, której nam brakuje tutaj. My je mamy, bo zawsze zamawiamy, ale tęsknimy za wędlinami z Polski. Dokładnie. To jest coś nieprawdopodobnego. Tak. Czyli wyprzedziłeś moje pytanie, za czym właśnie tęsknicie, jakim kulinarnym przysmakiem z Polski, to jak już wywołałeś ten temat, Ryszard, to proszę bardzo, powiedzcie, za czym jeszcze tęsknicie z Polski? Jeśli chodzi o jedzenie, powiem szczerze, wiadomo, że jest się tęskni za tymi smakami, które na kubkach smakowych z dzieciństwa mamy. Jak najbardziej to nigdy nie zanika, ja powiem po sobie, ponieważ już bardzo dużo lat nie mieszkam w Polsce, a 21 lat już tutaj na wyspie. Są to pierogi różnego rodzaju, by tam nie były. Grzyby, grzybeczki polskie, śledziki, bigosiki i to wiadomo. Marynaty. To wszystko, marynaty. Ale my mamy produkty z Polski. I wtedy moja żona, już ekspert od gotowania, tak, ona ugotuje. Ale tutaj odkryliśmy, moja żona tutaj odkryła w sklepie, w pewnym supermarkecie półkę taką z produktami z Rosji. I niektóre produkty spożywcze są naprawdę pyszne i nam zastępują. Tak, oczywiście. Nie tylko tam, ale również jeszcze jest sklep w Funii, gdzie można kupić rosyjskie, ukraińskie i niektóre polskie produkty. Tak więc... Bo to oni właśnie prowadzą, Rosjanie lub Ukraińcy, których jest troszeczkę więcej tutaj ludzi niż Polaków na wyspie i oni tak w pierwszej kolejności, no bo my to zamawiamy sobie zawsze od ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj, czy to nasi znajomi, którzy mieszkają tak wakacyjnie na Maderze, to zawsze pytają się, co chcielibyśmy. No, to... Słodycze, to Ewa, jasne. To Ewa, inny sposób tutaj, a oni nam żywność. Tak. To Ewa, jeśli będę się wybierał na Maderę, co mam ci zabrać z Polski? Wędliny. I powiem tak, cukierki Michałki dla łacucha. Grześki, cukierki, tak. Zrobię ci całą listę. Dobrze, nie ma problemu. Grzybków takich marnowanych, ponieważ jak moja żona kupiła te rosyjskie, znaczy w tym supermarkecie na rosyjskiej półce, to one musiały być z Czarnobyla, ponieważ były niesmaczne. Słuchajcie, ponieważ ja charakteryzuję kraj za pomocą nosa i każdy kraj dla mnie inaczej pachnie. Powiedzcie mi, czym pachnie Madera? Jednocześnie moje pytanie wiąże z przyprawami. Czy też Madera ma jakieś charakterystyczne przyprawy, które dają w nos? To na pewno jest czosnek, pieprz, sól, liść laurowy. Tutaj zupełnie inaczej ma... Więcej aromatu liście laurowe, które tutaj kupujemy. Ja uwielbiam liście laurowe z Madery i dodaję do każdej praktycznie potrawy, bo nadają naprawdę fajnego, intensywnego smaku. I podpowiem, że, a wiem to od Maderyjek, starszych pań, że te ususzone są do gotowania lepsze niż świeże. Mm-hmm. Czyli liściem laurowym pachnie Madera? Tak, liściem laurowym bym, można powiedzieć. Tak. No a pomijając kulinaria, to na pewno eukaliptus i mimoza, ta mieszanka tych zapachów jest wręcz lecznicza. No coś niesamowitego na nasze płuca, ostrzewa, powiedzmy jednym słowem, na drogi oddechowe. Fantastycznie. W ogóle Madera pachnie kwiatami. Pachnie, Madera oceanem, kwiatami. Tak, to jest pachnąca wyspa. To wszystko pachnie. Tu wszystko pachnie. Jednym słowem świeżość. Posłuchajcie, bo nie zwróciliśmy dokładnej uwagi na owoce.
Czy możecie się pokusić teraz o najlepszy owoc na Maderze, który polecacie turystom? Anona na przykład. Jest to dość ciekawy owoc, warty, żeby go spróbować tutaj na Maderze. Przez Polaków tłumaczone w przewodnikach jako jabłko budyniowe. Następnie banany. Uważam, że powinni wszyscy jeść, pomimo że tych bananów jest dużo w Polsce, ale te są całkiem inne i naprawdę polecam, żeby je zjadać. Smak jest inny, ponieważ jak zdarza się, kiedy jadę do Polski i zjem banana tam, no to nie jest to samo. Dużo marakuja, kiedy jest ten okres właśnie owocobrania marakuji, warto. Mamy różne tutaj gatunki marakuji, także... No. Pitanga, ja uwielbiam pitangę. To jest takie moje też ulubiony owoc. Ja nie wiem, jakie jest tłumaczenie tego słowa na polski. A jest. O, mniejsza o to. Natomiast. No to smak jest zbliżony do jakiego owoca? Pitanga. No mi określa. Kwaskowaty. Kwasmok. On ma taką jedną pestkę w środku. Tak. Praktycznie. Trochę wygląda jak czereśnia. Wiśnia, powiedziałbym. No tak. Niekształtna wiśnia, taka z takimi różnymi tam wzorkami. Tak, różnymi. Dokładnie. Super. Ewa, Ryszardzie, serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zrobiło się wyjątkowo smacznie. Aż sprowokowaliście mnie, żeby poszukać biletu na Maderę. I chętnie posmakuję tego, co dzisiaj poleciliście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dużo zdrowia życzę, no i dużo uśmiechniętych turystów. Dziękujemy, pozdrawiam. No i sukcesów. Serdecznie w Polsce. Życzymy wszystkiego dobrego, słoneczne zdrowienia. Saludos Maderos. Saludos Maderos i zapraszamy do zobaczenia na Maderze. Do zobaczenia.